Witajcie! Dziś porozmawiamy, jak gdzieś słyszałem w sieci, dość nudnej premierze drona od DJI, o po prostu następny Mavic, ani nie najtańszy, ani nie topowy model, taki w środku ginie w tłumie. Ale czy na pewno? W tym odcinku powiemy Wam, dlaczego tak nie jest i w czym Mavic Air 2 wygrywa z innymi dronami. Oczywiście przetestujemy go jak zwykle na naszym kanale, nie tylko latając dla przyjemności, ale też na placu boju przy okazji realizacji wideo o nowo wybudowanym najwyższym budynku w Krakowie. Dzisiaj, korzystając z tego, że mamy piękne lato i mamy taki krótki, miniaturowy urlop, postanowiliśmy połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli jak zwykle zabrać swoje drony na łono natury i troszeczkę polatać. Ale do tego mamy jeszcze dzisiaj Mavica Air 2, którego właśnie w tym odcinku testujemy. Drona udostępnił nam do testu DJI Ars, autoryzowany dealer DJI w Polsce. Będzie tu sporo porównań testowanego Mavica Air 2 do starszego brata Mavica Zooma, ale też zobaczymy, o ile lepszy jest od Mavica Mini. I mamy tutaj oto tego Mavica Air, którego właśnie za moment przetestujemy. No i żeby nie był samotny, to mamy starszego brata Mavica Zooma. Dobra. No i co, lecimy? Lecimy. Mavic Air 2 wchodzi w ofertę dronów DJI pomiędzy Mavica Mini a Mavica 2. A jest następcą Mavica Air 1, od którego różni się znacznie, w każdym przypadku na plus. Dłuższy czas lotu na baterii, lepsza kamera, nowy sterownik i znacznie więcej. A zacznijmy od nowych trybów nagrywania. Przede wszystkim pojawiło nam się tutaj 4K w 50 klatkach, coś co do tej pory posiadał tylko Phantom 4 Pro i droższe Inspiry. No i moi drodzy, jak widzicie, tutaj mamy pełny wybór dronów od DJI, no w każdej klasie w każdym razie. Pierwsze co się zmieniło, wreszcie zmienił się sensor. No ja muszę Wam powiedzieć, że byłem troszeczkę już znudzony tym sensorem z Mavica Pro 1, który później był jeszcze w Mavicu Airze, w Mavicu Zoomie i jeszcze nawet w Osmo Pockecie, czyli takiej przenośnej kamerze. No i wreszcie się doczekaliśmy czegoś nowego. No i od razu widać, że to jest inny sensor. Pojawiło nam się tutaj po raz pierwszy w Mavicach 4K w 50 klatkach. Do tej pory miał to na przykład Phantom 4 Pro. No i oczywiście mamy tutaj też Full HD i w 25 klatkach, i w 50 klatkach, i w 120 klatkach. To za chwilkę sprawdzimy. Obraz z Mavica Air 2 jest bardzo szczegółowy. Bitrate w 4K jest tu taki sam jak w Mavicu Air 1 i szczerze mówiąc więcej nie potrzeba, ale tutaj w dwójce mamy dodatkowo nowy kodek H265. Jest to kodek dużo bardziej wydajny, dzięki temu w bardzo zróżnicowanych ujęciach, na przykład w ujęciach lasu, gdzie tych liści jest bardzo dużo, lub w szybkich ruchach, szczegółów powinno być więcej niż w Mavicu Air. Ale porównajmy to z innymi statkami powietrznymi od DJI. Teraz widzicie wykres, który pokazuje, ile jest szczegółów w obrazie z Mavica Air 2. Jak widzicie, szczegółowość jest podobna do Mavica 2 Zoom. Co cieszy, to również to, że w 4K w 50 klatkach obraz jest równie szczegółowy oraz w 50 klatkach nie mamy tutaj kropa, tak jak było to na przykład w Full HD w Mavicu 2 Zoom. To duży plus dla DJI, bo to oznacza, że możemy większość ujęć kręcić w 50 klatkach i w razie potrzeby zwolnić tempo filmu w postprodukcji, nie tracąc jakości. Dla fanów slow motion ideał. Porównujemy również do Mavica Mini i tu zwróciłbym uwagę na wyniki miniacza, który nie nagrywa co prawda w 4K, ale w szczegółowości w trybie 2.7K radzi sobie bardzo dobrze, tak jak jego starsi bracia. Oczywiście szczegółowość to tylko jeden z czynników, dlatego o porównaniu jakości obrazka pomiędzy Maviciem R2, Maviciem Mini i Maviciem 2 Zoom porozmawiamy za chwilę. Trzymam Ci się na ogonie. Wow. Ależ pięknie wygląda. Cudo. No dajesz! Dobra, jest trochę szybszy. Ja mam na sporcie ustawiony. W końcu mamy drona takiego małego, który ma naprawdę świetną budowę. Wiecie jak to wygląda w Mavicu Air. Nie wspomnę już nawet o Mini, który jest bardzo, bardzo plastikowy. Oczywiście on jest z innych względów. Bardzo fajnie, że mimo, że jest to taki mały, kompaktowy dron, nie odbija się to wcale na jakości obudowy. Plastiki są użyte bardzo fajne. Tutaj jest taki metalowy radiator. Jeśli chodzi o wielkość, no to jak widzicie zresztą, na pewno zmieści się do każdego plecaka. Natomiast jest tutaj jeden mały punkt, dlatego że waga Mavica Air w porównaniu do Mavica 1 zmniejszyła się, w tym momencie jest to 570 gramów, jedynka to było 430 gramów. No i co powiesz o awionice? O awionice. Czy zastanawiam się, czy nie jest lepiej przypadkiem niż w Mavicu Pro 2 i Mavicu Zoomie, dlatego że bardzo fajnie dron reaguje. Zastanawiam się, czy to nie jest przypadkiem zaleta tego sterownika, który jest mega wygodny, ale też wydaje mi się, że on tak fajnie reaguje, może dlatego też, że jest mniejszy. W każdym razie jest super, no na pewno nie mam żadnych zastrzeżeń. Zobaczmy teraz na sterownik. Został on radykalnie przebudowany i przypomina teraz bardziej aparatury z Phantoma. Jest dużo bardziej ergonomiczny, szczególnie że smartfon jest wreszcie umiejscowiony na górze. O co prosiliśmy DJI, tak jak inni vlogerzy, od dawna. Dzięki temu ekran jest teraz dużo bardziej widoczny podczas lotu. Aparatura jest też znacznie wygodniejsza w sterowaniu, ale przy tym jest też sporo większa niż dotychczasowe do Maviców, zarówno Pro jak i Air. Myślę, że większość z Was odczuje dużą ulgę i większą satysfakcję z lotu, ale jednocześnie troszkę obciąży swój plecak. No ale co tutaj jest jeszcze dodatkowego się pojawiło, a właściwie co zniknęło nam? No zobaczcie tutaj, nie ma żadnych elementów do odginania, bo anteny tutaj nie zobaczycie. Starsi widzowie pewnie pamiętają taki telefon Nokia 3310, który był pierwszym telefonem bez anteny. Rozgorzała wtedy taka dyskusja, czy rzeczywiście zwiększenie walorów estetycznych i uproszczenie designu nie odbije się na jakości zasięgu. Zaraz to przetestujemy, ale wygląda ciekawie. A teraz przeniesiemy się do Krakowa, gdzie realizujemy ujęcia słynnego szkieletora, czyli najwyższego budynku, który dotychczas przez kilkadziesiąt lat straszył w centrum, a teraz całkowicie przebudowany w stylu budynków z Nowego Jorku lat 40. może być jednym z ważnych punktów byłej stolicy Polski. No jesteśmy w środku miasta w tym momencie, no i sterownik, my oczywiście mamy tam obserwatora, on wszystko widzi, no i cały czas jeśli chodzi o zasięg jest dobrze, także jestem no mile zaskoczony. Zobaczymy, co będzie dalej. No i moi drodzy, porozmawiajmy teraz o tym, co lubicie najbardziej, czyli o zasięgu. Co prawda dostało nam się mocno od Was pod odcinkiem o zasięgu Mavica R1. Tam po pół roku chyba to było testowane. Tak, tak. No i tam stwierdziliśmy, zresztą zgodnie z prawdą cały czas podtrzymujemy to, że maksymalny, taki bezpieczna odległość to jest 400 metrów, szczególnie w obszarze zabudowanym. Tak, też my testowaliśmy to jakby w pracy, w toku boju, a nie jak najdalej się da tak, polecieć. A nie biliśmy rekordy po prostu, bo nam zależy głównie na pracy, a nie dokładnie. Na samym lataniu, co bardzo lubimy też, ale generalnie to są drony do pracy. No, przejdźmy tutaj do tego oto Mavica R2, czyli czy coś się poprawiło? Oczywiście jest różnica na plus i to kosmiczna różnica w stosunku do poprzednika. Tutaj mamy oczywiście system przesyłu, nie Wi-Fi, tak jak to było w Erze 1, czy tak jak to jest w Mini. No, Wi-Fi wiecie jak to działa, prawda? No, generalnie czasami lepiej, czasami gorzej, bardzo podatne na zakłócenia. Tutaj system OcuSync jest oczywiście dużo lepszy, to jest ten sam system, który jest na przykład w Zoomie albo w Mavicu Pro 2, więc jest, no bez wątpienia jest ogromna różnica i ogromna różnica na plus. Myślę, że R2 tutaj naprawdę pokazał pazur, ani raz nie stracił zasięgu, zdjęcia też wyglądają super. No i oczywiście testujemy i R2 i Zooma i zobaczymy jak to wszystko wygląda. No jeśli R zbliży się do Zooma, to znaczy jakość obrazka będzie porównywalna, no to będzie to ogromny bodziec za tym, żeby kupić ten aparat. Także lecimy w tym momencie jeszcze z Zoomem. Do porównania zasięgu z Zoomem jeszcze powrócimy po wykonaniu kilku lotów wokół najwyższego budynku Krakowa. No to przejdźmy teraz do jakości obrazka. Proponuję Wam mały quiz. Zobaczycie teraz takie same ujęcia z obydwu dronów, nie będą oznaczone, które jakim zostały nagrane. Weźcie do ręki długopis i zapiszcie, który obrazek bardziej Wam się podoba. Na końcu oczywiście podam Wam wyniki, żebyście mogli zobaczyć, który obrazek jest dla Was lepszy. No i spodziewaliście się tego? Teraz na ekranie widzicie, które ujęcia czym były nagrywane. Piszcie w komentarzach swoje odpowiedzi. Który dron wygrał w waszych odpowiedziach? No to teraz co ważniejsze, ujęcia zrobiliśmy już naszym oczywiście zoomem, a teraz sprawdzimy, czy rzeczywiście Maviciem R2 można zrobić jakieś ujęcia komercyjne. Także za moment startujemy. Obrazek z Era 2 jest naprawdę dobrej jakości. Na pewno nie odbiega od jakości zooma. Różni się nieco kolorystyką, w ciemnych warunkach R2 wpada lekko w zielenie, gdy zoom pogrąża się w typowych DJI-owskich niebieskościach. Które są lepsze? Odpowiedź to oczywiście to zależy. R ma również w niektórych oświetleniach lekko cieplejsze barwy niż zoom, co jedni lubią, inni nie, my akurat lubimy, ale porównajmy przecież Era 2 do poprzednika, czyli do 1. Obrazek jest jednym słowem lepszy. Pomaga tu też tryb HDR, dzięki czemu nie mamy już tych typowych dla Era 1 przepaleń. Zakres dynamiczny też wydaje się być lepszy niż w 1. No i co powiesz o obrazku? W tym świetle bardzo ładnie wygląda, ale coś czuję, że w tych ciemnych miejscach będzie całkiem czarno. Zero szczegółów. Zobaczymy na monitorze. DJI stworzyło nową aplikację, ona już była stworzona wcześniej, ta sama co do Mavica Mini. Czyli nie jest to aplikacja Go4 DJI-a, którą sterowaliśmy Maviciem 2 i Phantomami. Jest ona troszeczkę prostsza, bardziej intuicyjna, trochę mniej opcji. Myślę, że dla mniej zaawansowanych użytkowników to jest plus, natomiast dla takich advanced, czyli bardziej zaawansowanych, no to myślę, że będzie to minus, bo tam jednak dużo większa kontrola nad każdym wskaźnikiem, no to jest zawsze zaleta. Męski świat gadżetów. Teraz już zaczynam rozumieć tych, co mają 12 dronów w domu. Chociaż my też mamy trójeczkę. Bo to jednak te drony DJI są trochę takie nudne już, nie? Nie sądzisz? Za dobre, po prostu za dobre. Jeszcze parę słów o baterii. Jak widzicie, tu jest bardzo malutka ta bateria. Dużo mniejsza od tej. Co wcale nie oznacza, że mniej krócej. Wydajna właśnie. Producent mówi, że 34 minuty aktywnego lotu. Jak testowaliśmy, około 30 minut jest. O troszeczkę, 30 może delikatnie mniej. Tak, około 30 może. Aczkolwiek porównując do Mavica R1, no jest zdecydowanie lepiej. Tak. Jest to bardzo duża różnica, dlatego że tym dronem możemy nie tylko zmienić baterię, wylecieć, rozpoznać teren, stąd będzie najlepszy strzał, ale nie, no musimy lądować, ok, lądujemy, wymieniamy baterię i lecimy znowu. Tutaj nie ma takich rzeczy, tutaj spokojnie możemy na jednej baterii rozpoznać cały teren, znaleźć to idealne ujęcie czy idealne zdjęcie, które chcemy zrobić, wszystko na jednej baterii, a jeśli mamy już 2 baterie, a 3 to już naprawdę możemy latać bardzo długo, na 2 bateriach około godziny, no to tak. Przyznacie, że to jest bardzo dobrze. Porównując do zooma jest chyba podobnie, mi się wydaje. Też znaleźliśmy w innych recenzjach, że jest troszeczkę krócej. Nie stwierdziliśmy tego. No, w zależności od oczywiście czynników atmosferycznych. Także widać tutaj duży postęp, jeśli chodzi o Mavica R1, no bo my porównujemy go co prawda do zooma, ale przecież to jest Mavic R2, to jest następca 1. No i widać, że tutaj DJI bardzo się skupił na tym, żeby on pod każdym, absolutnie każdym względem był lepszy niż 1. Elementy są poprawione, to fakt. I to się udało. To się udało. Ja bym tutaj nawet powiedział, że niektóre rzeczy nawet są już troszeczkę bardziej zaawansowane niż w zoomie, na przykład sterownik. Widać, że to jest taki jakby pół generacji już do przodu, no przecież zoom ma już prawie 2 lata. Także tutaj na pewno bateria na plus. Dużo dobrych słów poszło tutaj w kierunku Era 2. Zobaczmy jednak, w czym wypada gorzej niż Mavic 2 Zoom. Po pierwsze, nie może nagrywać z kamerą zwróconą ku górze, przez co zoomem możemy zrobić troszkę większy zakres ujęć. Nie ma też oczywiście zooma. Chociaż w nowym sofcie pojawiło się zbliżenie cyfrowe, to jednak nie to samo co zoom optyczny. Jednak R2 jest znacznie bardziej kompaktowym dronem, jest to więc zrozumiałe. Jeszcze ja bym tutaj Mini chętnie poleciał. No i co, bierzesz Mini, czy? Dobra, wezmę. Dobra, no to miniacza. Bierzesz? Ja biorę Era. No to jak już lecimy Maviciem Mini, obiecaliśmy Wam, że jeszcze porównamy obrazki testowanego dziś DJI Mavica R2 z najprostszym dronem od DJI, czyli znacznie tańszym Maviciem Mini. Przyznawać się, kto nie widzi różnicy. Jak myślicie, czy różnica w cenie ponad dwukrotna na korzyść Mini jest też widoczna w jakości obrazka? Dawajcie znać w komentarzach. Naszym zaś zdaniem, cóż, jest wyraźnie gorzej w Mini. Obraz jest sztucznie wyostrzony, wygląda raczej jak ujęcie z flagowego smartfona sprzed roku dwóch niż obraz z bezlusterkowca. R tutaj zdecydowanie lepszy. W Mini też większy jest aliasing i mora, to takie zniekształcenie na powierzchniach np. kwadratowych lub liniach poziomych. Ale oczywiście nie tylko obrazek w R2 jest lepszy niż w Mini. Jest on po prostu lepszy we wszystkim. Dużo lepsza jakość wykonania, lepsze wideo, lepszy sterownik. R2 ma też czujniki, które zapobiegają wypadkom. No i to wszystko nie powinno dziwić. R2 to po prostu dużo bardziej profesjonalny dron i raczej mało kto będzie rozważał taki wybór. Jeśli chodzi o czujniki, to w tym modelu DJI umieścił je z przodu, z dołu i z tyłu. Nie mamy bocznych czujników, tak jak w Mavicu 2, z których nigdy chyba nie skorzystaliśmy do tej pory. Dokładnie. Nie ma też tego od góry, z którego raz jak lataliśmy wewnątrz, to raz w ciągu 2 lat latania. No tak, to zależy. Generalnie niewielka strata. Do jakich celów się używa. Ale generalnie właśnie, tak jak mówimy we wszystkich odcinkach, trzeba mieć ograniczone zaufanie do tych czujników, no i po prostu nauczyć się dobrze latać. A teraz powracamy do Krakowa. Latam teraz Maviciem 2 Zoom. Udało się, tak, tylko momencik. No. Bo straciłem zasięg tam. Dobra, ale robimy jeszcze raz, że to wychodzimy. Tak, jeszcze raz, tylko nie od tamtej strony, tylko momencik. Poczekajcie chwilkę, dobra? Tak, poczekajcie chwilkę. Straciłeś? Ja w tamtą stronę. Tak, straciłem w ogóle zasięg. Zaczął wracać do domu. Tu nie będzie pod słońcem, musi być ze słońcem po prostu. Jak widzicie w teście zasięgu w obszarze mocno zabudowanym, to jednak testowany Mavic R2 wyszedł zwycięski. Brawo! A teraz powiedz, komu rekomendowałbyś takiego drona? Jest on bardzo mały, ma bardzo dobrą baterię, ma bardzo dobrą kamerę, możemy tak powiedzieć. Jest świetnej budowy, czyli ma wszystko to, co powinien mieć zarówno mały dron, jak i dron, którym możecie latać nie tylko hobbystycznie, ale również komercyjnie w niektórych przypadkach. Tak. No a co powiesz na temat tego, komu byś rekomendował tego drona? Ja myślę, że wszystkim użytkownikom takim semi-pro, czyli takim, dla których to nie jest pierwszy dron, bo jest to troszeczkę droga zabawka, ale tacy, którzy już polatali sobie, którzy wiedzą, czego wymagają od obrazu, wideo i od awioniki drona. Jest to bardzo solidnie zrobiony, bardzo dobrze wykonany dron, który zaspokoi potrzeby większości, nawet wymagających użytkowników. I tu dziękujemy jeszcze DJI Ars, który nam udostępnił tego drona do testów. W tym momencie się z Wami już żegnamy. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia i oczywiście pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. Ci z Was, którzy jeszcze tego nie robicie, o włączaniu tego dzwoneczka, żeby mieć powiadomienia o naszych nowych filmach. A będzie się dużo działo. No i oczywiście też prosimy o Wasze komentarze na temat naszych produkcji i naszej działalności. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia.